Cześć, mamy dzisiaj do zaprezentowania Wam nowego quada Kymco MXU300. Quad ten pojawił się jakieś 2 lata temu w tej wersji, jaką widzicie, a dzisiaj chcieliśmy trochę więcej Wam go przybliżyć. Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Raszczowie, kilka kilometrów koło Wołomina, jakieś 30 km od Warszawy. Dlaczego tutaj? Znajduje się tutaj MainEvent.pl, organizator imprez składowych, imprez integracyjnych, różnego rodzaju eventów. Dlaczego MainEvent? MainEvent posiada w swoim parku pojazdów około 10 quadów MXU300, które widzicie również teraz. Dlatego zdecydowaliśmy się tutaj przyjechać i pokazać Wam tego oto MXU300 na torze quadowym. W Raszczowie w MainEvent znajdziecie profesjonalny tor quadowy, który jest bardzo długi, kręty, posiada kilka hopek. Również w pobliżu jest rzeka, która umożliwia przeprawę większymi pojazdami. Przechodząc do sedna. Co nam oferuje MXU300? MXU300 jest to quad, który posiada silnik o pojemności 271 cm3 i mocy 21 koni mechanicznych. Jest to właściwie podobna jednostka do tej zastosowanej w Maxerze 300, natomiast tu już mamy silnik na wtrysku. Powiem szczerze, wydaje mi się, że o nieco większej mocy. Jednostka MXU300 jest nowocześniejsza, tam mamy gaźnik, tutaj wtrysk. Natomiast co do samych gabarytów quada, to jest to quad, który posiada wyżej umieszczony środek ciężkości, a rozstaw osi jest węższy. Co nam to daje? Tak naprawdę MXU300 według moich obaw jest quadem dla bardziej wprawionego jeźdźca. Maxer posiada szerszy rozstaw osi, ma niżej położony środek ciężkości, co sprawia, że łatwiej się nim jeździ. Maxera poleciłbym tym wszystkim, którzy już mieli jakąś styczność z quadami. Są początkujący, ale no nie posiadają jeszcze tak dużego doświadczenia jak ci, którzy dosiadają 400, 500 czy quady większej pojemności. Posiadamy tutaj skrzynię biegów o 4 przełożeniach, czyli ten tryb low, high, neutral i bieg wsteczny, co pozwala nam tak naprawdę użyć też większej mocy przy przewożeniu większych gabarytów, ciągnięciu przyczepy, bowiem MXU300 w standardzie jest wyposażony w hak holowniczy. W standardowym wyposażeniu posiada też wyciągarkę, którą jak widzicie na naszym filmie przetestowaliśmy i która tak naprawdę sprawiła się rewelacyjnie, co pozwoliło nam quada wyciągnąć z piachu no dosłownie w kilka minut. Zbiornik paliwa o pojemności 12,5 litra pozwolił nam przejechać 50 km intensywnej jazdy na torze tutaj w Raszczowie i jeszcze zostało nam połowa zbiornika paliwa. Także naprawdę cały dzień frajdy, intensywnej jazdy ten quad Wam zapewni. A paliwo, jego zużycie jest symboliczne, więc tak naprawdę cały dzień przyjemnej jazdy, potem na przykład kąpiel w pobliskim jeziorku, odpoczynek na plaży, wypicie chłodnego jakiegoś napoju, to jest rewelacja. I to tutaj właśnie uświadczyliśmy, goszcząc MainEvent. Co mnie zaskoczyło w tym quadzie? Na pewno nie opony, ponieważ tutaj również jest kenda, która tak naprawdę w Maxerze też się świetnie sprawowała. Nie są to najtańsze opony, jest to średnia półka, więc tak naprawdę dawały radę. I no, z każdej mniej więcej opresji wychodziłem cało. W przeciwieństwie do Maxera, ten quad
Może zabrać jeszcze jedną osobę, ale nie polecam tego, gdyż jest to mało komfortowe. Posiada on homologację na dwie osoby i tak jak Maxer 300 jest homologowany w kategorii T3B, czyli ciągnik rolniczy. Ma to znaczenie dla tych, którzy prowadzą biznes lub też są rolnikami, bo wtedy możemy tak naprawdę skorzystać z atrakcyjnych form dofinansowania i tak naprawdę jest to dla nas optymalne rozwiązanie, jeżeli właśnie posiadamy gospodarstwo rolne. Bowiem taki kład to nie tylko zabawa, może on też służyć przy drobnych pracach w gospodarstwie. W kładzie tym posiadamy, tak jak w Maxerze, kontrolkę OPC, czyli jeżeli schodzimy z niego, zaczyna piszczeć ciągły sygnał. Jak tego uniknąć? Mnie to swoją drogą bardzo irytowało. Natomiast mamy tutaj hamulec postojowy. Wystarczy zaciągnąć ten hamulec i wówczas ten dźwięk przestaje nas irytować. Kład ten jest wyższy niż Maxer, dlatego ten też środek ciężkości jest wyżej umieszczony i musimy zwrócić szczególną uwagę w zakrętach. Kilkukrotnie takie ostre wejście w zakręt spowodowało, że jechałem na dwóch kołach bocznych. No i to tak naprawdę dla mniej wprawionego jeźdźca może się skończyć przewróceniem kłada. Natomiast sprawne poruszanie manetką gazu nie powoduje żadnych komplikacji przy szybszej jeździe w zakrętach. MXU300 posiada podobnie jak Maxer hamulce tarczowe, co tak naprawdę daje nam dużą pewność podczas hamowania. Ponadto odróżnia go od Maxera to, iż nie jest napędzany łańcuchem. Tutaj mamy wał kardana, czyli tak naprawdę jest to rozwiązanie bezobsługowe. Nie musimy tutaj wykonywać smarowania. Na koniec zastanawiamy się, dla kogo jest ten kład. Przede wszystkim jego nowoczesna, agresywna stylistyka jest dla każdego, kto chciałby zacząć swoją przygodę z kładami. Mamy tutaj przedni i tylny bagażnik, do którego możemy przypiąć sakwy, jeżeli na przykład planujemy jakąś większą wyprawę. Natomiast zabawa w terenie, na torze jest porównywalna z Maxerem. Maxer jest może bardziej stabilny, tak? I tutaj tak naprawdę to jest jego przewagą. Natomiast dla kogoś, kto już jeździ układami, MX-u oferuje jeszcze więcej frajdy, ponieważ te przechyły są częstsze. Chciałem Was zachęcić do odwiedzenia Rasztowa i Main Event. Szczegóły znajdziecie na ich stronie internetowej. Kłady możecie tutaj przetestować właściwie przez cały rok. W zakładce kontakt znajdziecie osoby odpowiedzialne, które Wam wskażą kiedy, o której godzinie możecie tutaj przyjechać i przetestować MXU300. Dzięki, że oglądaliście nasz film. Do zobaczenia.